trzy małe świnki. Były sobie raz trzy małe świnki. Siostrzyczki, a każda z nich marzyła o tym, żeby zamieszkać we własnym domku. Pierwsza była bardzo leniwa, dlatego stawiała domek ze słomy. Druga też nie chciała się przemęczać, dlatego zbiła domek z desek. Natomiast trzecia, najbardziej pracowita, budowała domek z cegieł. Pierwsza siostra skończyła stawiać swoją chatkę już koło południa. Zadowolona usiadła w środku i odpoczywała. Niespodziewanie przed jej domkiem pojawił się groźny wilk, który od dawna ostrzył sobie zęby na trzy świnki. Wilczysko nadęło się jak bania i fiu! Dmuchnęło z całej siły, a chatka rozpadła się niczym domek z kart. Ha, mam cię, ucieszył się wilk, wkładając świnkę do worka. Zjem cię na śniadanie. Siedź tu spokojny, biegnę złapać twoją siostrę. Druga świnka zupełnie niczego się nie spodziewała. Właśnie kończyła zbijać swój domek, kiedy w oddali usłyszała kroki. Lepiej schowam się do środka. Nie wiadomo, kto to może być. Pomyślała i zamknęła za sobą drzwi. Wilk stanął przed drugim domkiem i roześmiał się w głos. Ha, 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 ha. Nie udało ci się przede mną ukryć. Nabrał powietrza w płuca i dmuchnął niczym huragan. Juuu! Z domku zostało tylko połamane deski. Wilk chwycił przerażoną świnkę i wrzucił ją do worka. Ciebie zjem na obiad. Warknął. A teraz muszę złapać ciebie, świnkę, na deser. Trzecia świnka podziwiała efekt swojej pracy. Jej domek prezentował się naprawdę solidnie i okazale. Murowane ściany, okiennice, mocne drewniane drzwi zamykane na 7 spustów. Zaradna świnka pomyślała o wszystkich. Ech, jestem taka zmęczona, że chyba położę się do łóżka i trochę odpocznę. Westchnęła i weszła do środka. Tymczasem polną dróżką w stronę chatki skradał się wilk. Nie myślałem, że to będzie takie łatwe, mruczał sam do siebie zadowolony. Jeszcze jeden domek i będę mógł najeść się do syta. Wilk stanął przed trzecią chatką, nadął się i dmuchnął z całych sił. Fiu! Chatka ani drgnęła. Wilk kopnął ze złością we drzwi, ale nic to nie dało. Tymczasem dwie małe świnki rozwiązały sznur, którym był zawiązany worek, i schowały się za krzaki. Przerażone przyglądały się poczynaniom wilka. Ha, jak nie drzwiami, to kominem, pomyślał wilk. Gdy zobaczył stojącą przy ścianie drabinę i zaczął wspinać się na dach. Szybko, do środka, zawołała siostra. Siostry trzecia świnka. Na kominku stał już kociołek z gotującą wodą. Nagle świnki usłyszały straszny rumor. To wilk wskoczył do kominka i spadł nim na sam dół. Auuu! Wrzasnął z bólu, lądując we wrzątku. Wilczysko wybiegło z chatki, krzycząc w niebogłosy. Teraz wiecie, że lenistwo nie popłaca. Pokiwała głową trzecia świnka, a dwie siostrzyczki ochoczo przyznały jej rację.